pomysł na otwarcie kawiarni wziął się z potrzeby, z codziennej potrzeby trunku czarnego dostarczania dla organizmu. Tak, i też niektórzy z nas wypalili się już w korporacjach i chcieliśmy stworzyć coś swojego. Zawsze marzyliśmy o jakimś własnym biznesie, a że lubimy pić kawę, to też z pożytkiem dla innych. Tak, coś właśnie dla ludzi, żeby nie tylko robić coś tylko i wyłącznie dlatego, bo nie wiem, bo są cyfry, ale żeby też ludzie to dostrzegli i docenili. Nazwa Trzy Kawki w sumie wzięła się z plakatu, który nas zainspirował. Mimo burzy mózgów, która gdzieś tam trwała przed otwarciem, to nazwa wygrała ta właśnie pierwsza. Tak, było kilka nazw, które gdzieś tam przewijały się przez głowę, to była pierwsza i tak zostało. Pieczemy ciasta na miejscu i są to wypieki nasze własne, z najlepszych składników i myślę, że najważniejsze jest to, że wkładamy w to dużo serca i... Tak, w zasadzie otwierając kawiarnię skupialiśmy się bardziej na kawie, że kawa, natomiast ciasta miało być dodatkiem. Jasne, są dodatkiem, natomiast też staramy się, żeby ten dodatek był w jak najlepszej jakości. Nie tylko właśnie jako dodatek, ale żeby też gdzieś tam, żeby w miarę równorzędnie z tą jakością kawy. Organizujemy różne wydarzenia, bo nie chcieliśmy, żeby to miejsce kojarzyło się tylko z konsumpcją i tylko i wyłącznie, żeby się wchodzi i wychodzi. Chcieliśmy, żeby coś tutaj też można było wynieść więcej niż kawę czy ciasto. Mamy tutaj taką swoją lokalną społeczność i też ci nasi goście nas zainspirowali do takich wydarzeń i wyrazili chęć. Tak, bardzo właśnie to, że to jest kawiarnia osiedlowa, to bardzo dużo pokazuje mi ciekawych ludzi, naprawdę. Gdzieś jak człowiek chodztsobie po osiedlu, no to tego nie widać. Natomiast w kawiarni dużo rozmów przeprowadzamy i czasami no, jesteśmy w szoku, że tacy ludzie no, mieszkają obok, tak naprawdę. Własną kawiarnię. No są plusy i minusy, jak wszystkiego. Jak w życiu. Bardzo, bardzo fajnie jest mieć satysfakcję, że bo to jest takie trochę nasze dziecko, że to przyjęło się tutaj w okolicy, że mamy taki pozytywny feedback od naszych gości i myślę, że to jest takim największym plusem i to daje satysfakcję. Znaczy to nas napędza na pewno, bo wiadomo, są gdzieś tam słabsze momenty, gdzie człowiek jest zrezygnowany, jak po 12 godzinach wraca do domu, natomiast jak potem rozmawiamy o tym i nie wiem, nawet czytamy jakieś komentarze na Facebooku czy gdzieś tam na Messengerze ktoś napisze, że super, że się świetnie u nas czuje, że kawa, ciasta, no to wiemy, że robimy coś fajnego. Coś że dobrego. To ma sens, tak. Po prostu. Tutaj w kawiarni poznaliśmy naprawdę większość sąsiadów z naszego bloku, a ci sąsiedzi też przez to poznali się między sobą. I tak naprawdę no, tworzymy całkiem udane, wydaje mi się... Miejsce spotkań. Tak, dokładnie tak. I też taką wartością nam na pewno było i jest chęć pomocy innym. Bo też tak. Mieliśmy ostatnio... Przekonaliśmy się niedawno, że... Że ludzie chcą pomagać? To moc i w grupie tak, siła. Dokładnie, i tak. Tutaj też jest duża moc internetu, zadziałała i mogliśmy się wszyscy spiąć i też przyczynić do tego, żeby pomagać innym w różnych sytuacjach. No. I to jeszcze bardziej podbudowuje i nas uświadamia w tym, że to, co robimy, jest słuszne. I czujemy się potrzebni po prostu. Dokładnie.
łącząc te wszystkie plusy w całość, spinając klamrą, myślę, że klienci, którzy już nas odwiedzają, dalej będą to robić, czego oczywiście tak sobie życzymy i do czego zachęcamy, a także osoby, które jeszcze u nas nie były, myślę, że jak przyjdą, to też tego nie pożałują i również staną się naszymi stałymi klientami.